Witam wszystkich. Papaluje 3, One Sunday's Attack, Morki 20. Ogólnie też można sobie przejrzeć osiągnięcia, co nam tu zostało. Zostało niszczenia krakersy i takie tam jakieś worki, osiągnięcia, które dotyczą kilku osób, a nie jednej. Na razie czekam na te osiągnięcia, które mogę zrobić. Znaczy nie zrobię ich przy okazji, tak jakby niektóre osiągnięcia to można przy okazji zrobić. No takie typu zdaszować przeciwników czy spawnować, no to się nie zrobi przy okazji. Bo ja ich wszystkich wykończyłem broniami. Dobra, orki 20 w levelu 5 i zrobi go Radlen. No to już siebie domyślacie, który to orki jest. Okej. Mamy mnóstwo klientów odblokowanych, więc teraz trochę porobimy orki do takich innych, nieodblokowujących klientów. Przecież zawsze będzie coś. Są odcinki, to zawsze coś macie na zasadzie, że jest łapki odblokujący klienta i jakiś inny. Dobra, tutaj był Sundays, bo tu była prosta ściana, to było 2 do 2 równa się Sundays, nie? Taka matematyka. Myślę, że no jak jest prosta ściana, to trzeba sprawdzić. A jak się sprawdziło, to się znalazło Sundays. No rycia, dzięki. Pyk, 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 pyk. Dobra. Gdzie te sandejsy się chowają? Na pewno gdzieś, gdzie jest ściana do wspinania. Trochę sandejsów jest na wolności, bez wspinania się po nie. Okej, okay. Jeszcze raz tutaj ładnie pluszakiem potraktuję. No, trafione. Tutaj jest kolejna prosta ściana, więc tu już widać, że coś się znajduje. Pluszaki pani Radlen są świetne pod tym względem, że skaczą. Jakby ktoś chciał mnie zaatakować z daleka, to po prostu no, pluszak mnie obroni. Jeżeli go uruchomię. No to był obciach. To był jeden wielki obciach, żeby przegrać na tym etapie. To jest powtórka z rozrywki, czyli przechodzimy level. Wspominamy się tu. Nie przegrywam zbyt często, jak gram w tego Papluje'ego 3. No mniej więcej to ja wygrywam, tak. I raczej się tak nie rzucam na przeciwników. No, teraz to mieli za... Znowu pacnął, bo chciałem go zaatakować od góry. Dobra, to nie atakuję go od góry. Okej, okay. Już jest... No, 3 Sundaysy i ten jeden pluszak wykończył naszego lizaka samodzielnie, więc bardzo ładnie lizak, pluszak. Okej. Okay. Czwarty Sundays. Mogę cię wykończyć? Mogę. Ej. No, mogę dotknąć te, nie. Piąty Sundays. Chyba jeszcze żadnego nie pominąłem, bo wszystkie po drodze, które mogłem zebrać, zebrałem. Nic więcej nie było, żadnej prostej ściany, nie? A tu jest prosta ściana, można się po niej wspiąć. Ale tam są tylko monety po drugiej stronie. A po tej stronie nie ma nic.
Zbieram każdą monetkę, żeby się nie... żeby potem za tymi za monetami nie biegać. Okej, okay, po lodzie trzeba jechać. Okej, okay, trochę was pokonamy. Okej. Okay. A tu kuleczki. Super. Tam już byliśmy, jak siedział tam Nick. A my płyniemy teraz w dół. Hej, hej, hej. Bananki. Przepuszczacie mnie, nawet nie muszę się z wami spotykać. I to dla was, za to was lubię. Nie wiem, mam nawet w jaki sposób was... żadnego sposobu nie mam, żeby was dotknąć, zniszczyć i tyle. Okej. Okej, zobaczmy, co słychać z tej strony. Tu nic nie słychać. Tam nie mogę chyba wejść w żaden sposób. Okej. Tu jest Sundays i to jest coś do wspięcia się. Sundays, już ósmy. Jeszcze jednego Sundaysa gdzieś trzeba wytropić. Szkoda, że tam nie idzie w żaden sposób wskoczyć. Można chyba wlecieć, tylko najpierw to trzeba by miało mieć tą prostą trasę, tak? Do przelecenia. Pamiętam, że kiedyś nie umiałem w ogóle latać. Papa lubi, jak sobie grałem. Jak sobie grałem, to nie umiałem w ogóle latać. Jak się z grą bardziej zapoznałem, no to umiemy latać, tak? Jak się grę poznawało, no to się nie umiało latać. Może to nie jest jakaś wielka filozofia, tak? No, no tak. Nie mam problemu, żeby się nauczyć latać. W końcu to się udało. Gdzie tu w ogóle można wspiąć się? O! Nigdy mnie tu jeszcze nie było. Dobra. Jest Sunday, jest 9. Super, warp zdobyty, tylko teraz nie stracić życia. Chcę z tym warpem wyjść z levelu. Pięknie. Dobra, warpki 20 zdobyty i do zobaczenia. Cześć.